To jest w ogóle takie odkrycie matematyki XX wieku, że, że warto się skoncentrować na jakimś takim losowym elemencie. No Jesteśmy oczywiście w takim momencie, kiedy bardzo trudno nam ocenić, jakie zmiany przyniesie Chad GPT. Na pewno zmiany będą, to co do tego nie mam wątpliwości. Czy mózg przeniesie się do maszyny? Yy, wiesz, no oczywiście, ja myślę, że byłoby to super. Ja tutaj pod tym względem jestem wielkim optymistą. No w ciągu 10 lat na pewno sztuczna inteligencja zastąpi ludzi na polu takim podstawowo-językowym, powiedzmy. Jakby przy tej takiej bardzo uproszczonej definicji świadomości, bo ten chat GPT już jest świadomy, bo wtedy naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, żeby jakoś podmiotowość takiej sztucznej inteligencji nadać. No inaczej jest to nieludzkie. No moje najważniejsze twierdzenie to jest twierdzenie o rozwłóknianiu. To szukamy takiego spojrzenia na świat jak, jak Einstein. czy Akademia Nauk w Warszawie stoi na, na, na fantastycznym poziomie. To jest jednostka zupełnie światowa. Ja nie chcę tutaj, nie mówię, że jestem Newtonem. Że żeby... Może jesteś. Drodzy Państwo, cykl, który oglądacie, służy pokazaniu sylwetek Polaków zmieniających świat w Polsce bądź za granicą. I dzisiaj ten drugi przypadek, profesor Dawid Kielak, Instytut Matematyki Uniwersytetu Oksfordzkiego. Witam Cię. Cześć. Jak się dostaje stanowisko profesora na Oksfordzie? No wiesz, trzeba mieć trochę szczęścia i trochę umiejętności. Trochę szczęścia i <laughs> trochę umiejętności brzmi, mówiąc delikatnie, skromnie. W moim przypadku napisałem kilka artykułów, które, które jakoś tam się przebiły w społeczności i zostały docenione, za, zauważone. Akurat mm. tak się złożyło to ten element szczęścia, że było otwarcie na Oksfordzie z grubsza, jakby w kierunku, którym się zajmuję, i, i tyle. Znalazłeś dowód potwierdzający twierdzenie matematyczne. Tak jest. I to jest twoje największe odkrycie dzisiaj. Tak przynajmniej sam mówisz o sobie. No, znalazłem kilka takich dowodów, ale oczywiście z, z niektórych jestem bardziej dumny niż, niż z innych. Ale tak, no, esencja naszej pracy polega na tym, że, że rozwiązujemy problemy, znajdujemy dowody dla, dla twierdzeń. Tak. Opowiedz o tym najważniejszym dla ciebie dowodzie. No, moje najważniejsze twierdzenie to jest twierdzenie o rozwłóknianiu. to yy, Będę się starał nie wchodzić w jakieś yy, mega szczegóły, ale, ale ogólnie wygląda to w ten sposób, że yy, szukamy takiego spojrzenia na świat jak, jak Einstein, czyli chcemy zrozumieć, Einstein zauważył, że my żyjemy naprawdę w czterowymiarowej przestrzeni, tak? ale żaden z nas tego nie widzi, nie odczuwamy tej czterowymiarowości, bo mamy specjalny wymiar, czyli czas. I ten czas pełni taką jakby zupełnie oddzielną rolę. Widzimy się jako trójwymiarowe istoty, które jakoś w tym czasie się zmieniają. Tak? Cały nasz świat się zmienia w, w czasie. No i to, i to w matematyczny sposób możemy opisać, używamy takiego sformułowania rozwłóknienie nad okręgiem. Mówimy, że ta czterowymiarowa czasoprzestrzeń się rozwłóknia nad okręgiem Czyli jest jednowymiarowo niżej, przestrze jakby przestrzenią niższą o jeden wymiar, która się zmienia w czasie. I to, co mnie interesuje, to jest, jak można rozpoznać. Przychodzisz do mnie, dajesz mi, wiesz, otwierasz worek, mówisz, tu jest jakaś tam przestrzeń, czy ona się rozwłóknia nad okręgiem, czy nie, czy ja mogę ją zrozumieć jako, jako jakiś taki mniej skomplikowany system, który się zmienia dynamicznie w czasie. To jest pytanie, które mnie interesuje. I, i to, co ja zauważyłem być może, to jest to, że um, są pewne algebraiczne własności, tej, tej przestrzeni w worku, ty mi dajesz tę przestrzeń w worku, ja ją traktuję tak bardzo mało delikatnie, wiesz, ściskam ją, zgniatam, wyciskam jakieś, jakieś niezmienniki, jakieś liczby, powiedzmy, jakieś obiekty z niej, oglądam te obiekty, mówię, ok, ta liczba jest 0, ta liczba jest 0. Będzie się rozwłókniać, albo no, ta liczba wyszła nie zero, no to niestety nie ma szans. To się nie rozwłóknie nad okręgiem. Nie można myśleć o tej przestrzeni jako o czymś mniejszym, co się zmienia. I doszedłeś do tego przypadkiem. Doszedłem do tego, czytając literaturę. No, jakby wiesz, stoimy na ramionach gigantów zawsze, także e, otworzyłem artykuł i chciałem, jakby. Zrozumieć dowód, który tam był. To był dowód bardzo podobnego twierdzenia, ale w bardzo konkretnym przypadku. Ja zauważyłem, że, że te, jakby to był dowód pisany przez topologa. Ja jestem bardziej algebraikiem, zauważyłem algebrę, którą, którą tam stosują, jakby jest zastosowana, i zauważyłem, jak to zrobić ogólniej. I to właśnie za ten artykuł był Oxford? No myślę, że tak, tak. No myślę, że tak w uproszczeniu. Tak, tak. Słuchają nas osoby, które nie do końca są pewnie, przynajmniej nie wszyscy, matematykami. Jakie ma e... To, o czym teraz mówisz, zastosowanie w praktyce dla nas wszystkich. Ja wiem, że matematyka jest wszędzie, zwłaszcza dzisiaj przy rozwoju czata GPT, o którym jeszcze będziemy rozmawiać, mm -hmm. ale jakie praktyczne zastosowanie mają dowody potwierdzające twierdzenia? W tej chwili to konkretne twierdzenie nie potrafię nazwać żadnego zastosowania, które wiesz, możemy zauważyć na co dzień. No ale wiesz, jak Newton wymyślał rachunek różniczkowy, to, to też nie było tak, że zastosowania przyszły następnego dnia, minęło 400 mm. lat i w zasadzie cała nauka opiera się o to, co... Ja nie chcę tutaj, nie mówię, że jestem Newtonem, żeby nie, nie, nie zabrzmiało o to że... i nie twierdzę, że to, co ja robię, będzie miało taki, taki wpływ, ale no, nigdy nie wiadomo, jak to mm. jest. Jak Turing myślał, co to znaczy liczyć, to może się nie spodziewał, że 30 lat później von Neumann zbuduje jego teoretyczną maszynę i będzie liczył zderzenia cząstek i, i reakcję jądrową, i wyprodukuje bombę atomową. Także y, nie, nie znam konkretnych zastosowań. Na, na dzień dzisiejszy nie wiem, żeby takie były, ale kto wie, kto wie. Dostałeś jako jedyny Polak, a przynajmniej tak wynika z mojego researchu, mm -hmm. nagrodę Whitehead Prize. To jest nagroda przyznawana przez Londyńskie Stowarzyszenie Matematyków. To była nagroda za całokształt Twojej dotychczasowej działalności, czy tak. za konkretne osiągnięcie? Nie, to jest nagroda za całokształt, przy czym. Y no to twierdzenie, o którym mówiłem, jest na pewno jednym z takich dwóch, dwóch filarów, które uciągnęły tę nagrodę. Drugim jest twierdzenie o własności T dla y, grup automorfizmów grup wolnych. Mhm. Y, mogę też o tym opowiedzieć, ale to jest jakby troszeczkę inna bajka. Także były jakby te dwa takie główne filary, które, które myślę, że udźwignęły tę nagrodę. Mhm. Twoje nazwisko przewijało się też w, w Polsce dość silnie. W przypadku odkrycia czegoś, co nazywamy symetrią wszystkich symetrii. To była wasza, wasza wspólna praca Uniwersytetu Oksfordzkiego i Polskiej Akademii Nauk. I jeszcze e... jeden kolega, który był wtedy chyba w Berlinie. Mhm. Opowiedz trochę też o tym. Okej, okay, to jest właśnie ten drugi filar. Także tutaj... E... To jest jeszcze bardziej techniczne, ale będę, będę się starał. To wygląda w ten sposób, że jako, jako matematycy pracujący w teorii grup zajmujemy się symetriami. Symetria to jest obiekt, który nas interesuje najbardziej. To jest tak, że jak chcemy zmierzyć odległość, no to mamy, mamy liczby, które nam mówią, jak to jest daleko, a jak chcemy zmierzyć, jak wyglądają symetrie takiego na przykład stolika, tutaj, to mamy do tego obiekt, który nazywa się grupa. Mhm. To jest tylko słowo, które oznacza nic więcej niż worek wszystkich symetrii tego, tego obiektu. Ten, ten stolik tutaj możemy go sobie obrócić o 180 stopni, na przykład to jest jedna z symetrii stolika. I każdy obiekt, każdy, każdy obiekt ma swoją grupę symetrii. Symetrie mm -hmm. są dosłownie wszędzie, I, i to co my konkretnie, na co konkretnie patrzymy, to jest coś, co nazywamy grupą wolną. To jest w jakimś sensie taka uniwersalna symetria. To jest jakby największa symetria, taki worek wszystkich możliwych symetrii. Mhm. I teraz okazuje się, że każdy z tych worków symetrii ma też swoje symetrie, ponieważ każdy obiekt ma swoje symetrie, tak? Więc, więc grupa symetrii ma swoją grupę symetrii. No i to umownie nazwaliśmy symetrią wszystkich symetrii, w tym sensie, że to jest... I to już ma praktyczne zastosowanie na przykład w algorytmice, prawda? Tak, tak jest. Okazuje się, że można, ponieważ to są symetrie wszystkich symetrii, to jest obiekt uniwersalny, ten obiekt można zastosować patrząc na dowolne symetrie, tak? Więc i to znowu wydaje się abstrakcyjne, ale nie jest aż tak bardzo abstrakcyjne. To jest praktyczny problem, żeby móc wyprodukować jakąś konkretną symetrię jakiegoś skończonego, ale dużego obiektu. I okazuje się, że kiedy mamy duże obiekty, przez to, że one są skończone, z mojego punktu widzenia one są małe, natomiast z punktu widzenia wszechświata one są większe niż liczba cząsteczek we wszechświecie. Na przykład, tak? więc jakby nie ma realnej możliwości, żebyśmy mogli je zakodować, żebyśmy mogli napisać sobie listę tych, tych obiektów, to, to nigdy się nie stanie. A czasami chcemy wyprodukować losowy element. To jest w ogóle takie odkrycie matematyki XX wieku, że, że warto się skoncentrować na jakimś takim losowym elemencie. No i, i, i do produkcji tych losowych elementów używa się różnych trików i jeden z tych trików opiera się właśnie o tę symetrię. Śmieję symetrii. się dlatego, bo jak słucham takich wybitnych matematyków jak ty, to zawsze mam wrażenie, że wy dotykacie jakiegoś poziomu magii. Dlatego, bo to jest na przykład słyszymy, że po 50 latach nagle udało się znaleźć dowód jakiegoś twierdzenia matematycznego poprzez obliczenia, które dla osób z zewnątrz są jakąś formą Magii niewiadomego. Trochę tak jest, nie? że trochę tak. dotykacie no. takiego obszaru e, nienamacalnego dla zwykłych, śmier śmiertelników. Nie, ja myślę, że on jest namacalny dla każdego. Tylko to jest tak, że y, no, matematyka jest pewną specyficzną dziedziną i y, y, ją się, o niej się trudno mówi, ale, ale za to doskonale się przeżywa matematykę. Także każdy, kto spędzi trochę czasu myśląc nad jakimś problemem, y, sam szybko znajduje się w takim miejscu, gdzie, gdzie obcuje z tym problemem no, w taki sposób naprawdę bardzo, no, nie fizyczny, ale bardzo bliski. I, I to my w ten sposób działa. Jakby te symbole, które my sobie przerzucamy na tablicy, to nie jest sedno matematyki. One są po to, żeby nam pomóc, żeby nam pomóc przede wszystkim zakomunikować to, co, co robimy. Bo to jest w ogóle problem, który pewnie dla laików nie jest jakby jasny, ale matematycy mają, a może jest, mamy olbrzymi problem z komunikacją, ale mamy olbrzymi problem z komunikacją też sami ze sobą. Mhm. Każdy matematyk tworzy w swojej głowie swój własny świat tego problemu, nad którym właśnie myśli I, i nawet kiedy ja chcę drugiemu koledze, który myślał o tym samym problemie, przekazać, jaki jest mój nowy pomysł, to nie jest łatwe. I, i dlatego stworzyliśmy cały system symboli, nazewnictwa, który... Jakoś tam pomaga nam przekazać te, te myśli, które nam w głowie siedzą, ale to jest naprawdę niełatwy proces. Żyjemy w, w, w tych czasach no, rewolucji chyba, nie wiem się zgodzisz, wołowanej przez czat. GPT, jak ty na niego dzisiaj patrzysz i na to miejsce, w którym my dzisiaj jesteśmy? No to ja, ja jestem troszeczkę sceptyczny, może nie, nie doceniam jego uh -huh. rewolucyjności, ponieważ przynajmniej trzecia wersja czata GPT z matematyką sobie jeszcze nie radzi. Uh -huh. W związku z czym czuję A się wiesz, no czwarty nie próbowałem jeszcze, więc uh -huh. nie wiem. Uh -huh. Ale, ale no nie słyszałem jeszcze żaden z kolegów do mnie nie pisał, że, że, jest, że jest super i. Żeby A koniecznie... zgodziłbyś się z taką tezą, że to jest rewolucja na miarę internetu. No to znowu wydaje mi się, że, że może to idzie troszkę zbyt uh -huh. daleko. No, jesteśmy oczywiście w takim momencie, kiedy bardzo trudno nam ocenić, um, jakie zmiany przyniesie ChatGPT. Na pewno zmiany będą, to co do tego nie mam wątpliwości. Um, mi się wydaje, że, że jednak pojawienie się internetu to była naprawdę, naprawdę duża rewolucja. I ja pamiętam doskonale, jak wyglądał świat przed, przed internetu, jak wygląda teraz. No, um, ja, zmiany są jakby oczywiste, tak, namacalne, widoczne gołym okiem. Czy chat GPT tak będzie wprowadzić takie zmiany? Trudno mi, nie wydaje mi się, ale. Kto wie, kto Świat wie. dzisiaj e, toczy taką pierwszą, chyba globalną dyskusję na temat sztucznej inteligencji, i bardzo często, nawet jak sam piszę czy mówię o sztucznej inteligencji publicznie, to spotykam się z takimi e, pytaniami: czy sztuczna inteligencja nas kiedykolwiek zastąpi? Jakbyśmy sobie spojrzeli na lata do przodu, mm -hmm. to czy my osiągniemy moment, w którym będziemy mogli nadać naszemu mózgowi formy wzoru matematycznego? Czy znaczy, myślisz o tak zwanym uploadzie, tak? tak teraz, czy, czy mózg przeniesie się do maszyny? Yy, wiesz, no oczywiście, ja myślę, że byłoby to super. Ja no, tutaj pod tym względem jestem wielkim optymistą. Ale uważam, dzisiaj że... nie potrafimy jeszcze opisać matematycznie funkcjonowania mózgu. oczywiście, i... jesteśmy jeszcze długa droga przed nami. Myślę, że Jak tak... długa? Oho, to, to dobre pytanie. E... No, naprawdę, dobre pytanie, chyba nie do mnie. E... Wydaje mi się, że no, od, od, od kiedy tak na serio badamy, badamy mózg? Od 100 lat może? Może 150? I co wiemy? No nawet nie wiemy, czy tak naprawdę tylko aktywność elektryczna w mózgu jest istotna, czy też ten glej tak, ty pełni tam rolę, czy nie, czy to jest istotne, czy tylko podtrzymuje te komórki nerwowe, czy, czy to też liczy. No wiemy, wiemy bardzo niewiele, nawet na temat fizjologii tego, tego liczenia, w sensie ten algorytm, który w mózgu siedzi, z których, z których elementów tego hardware'u on tak naprawdę korzysta? Nawet tego nie wiemy. To wydaje mi się, że jest jeszcze długa droga, zanim będziemy w stanie powiedzieć: OK, teraz robimy taki snapshot, zdjęcie twojego mózgu, przenosimy do maszyny i maszyna symuluje twój mózg. Nie jestem teraz, wiesz, nie jestem specjalistą. Wydaje mi się, że, że nawet dla takich prostych zwierząt, które mają 200 komórek nerwowych, nie jesteśmy w stanie dalej zrobić dobrej symulacji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Także długa droga. Nie wiem, 100 lat, 150, 200. Jakbyśmy, jakbyś miał dzisiaj pobawić się trochę w Stanisława Lema, którego wiem, że uwielbiasz, mhm. podobnie jak zresztą ja. To która z jego predykcji, twoim zdaniem, jest najtrafniejsza. E, Jakbyśmy chcieli zobaczyć przyszłość, to do czego powinniśmy sięgnąć? Wiesz, to ja może o, troszkę, troszkę wykręcę twoje pytanie. Wykręcę. E, jest takie opowiadanie o, o pilocie Pirxie, ostatnie opowiadanie, Anankę. I ono akurat teraz, jak rozmawiamy, o sztucznej inteligencji, wydaje mi się, jakby najbardziej istotne. E, ja muszę się przyznać, że kiedy czytałem je pierwszy raz, to było ponad 20 lat temu, wydawało mi się, że ono jest, że to jest kiepskie opowiadanie. Wydawało mi się, że to jest już lem schyłkowy i że ona naprawdę nie jest takie. Dobry, nie rozumiał reszta. technologii. Tak przez jest, swój wiek między, ja między innymi. Ja tylko w skrócie przybliżę tym z Państwa, którzy nie, nie, nie czytali albo czytali dawno. Idea jest taka, że Pirks już nie lata, w ogóle ludzie już nie latają, rakietami latają komputery. No i jest ten konkretny komputer, który powoduje katastrofę w czasie tam startu czy lądowania, już nie pamiętam. I Pirks jest wyzwany jako ekspert i bada, dlaczego doszło do tej katastrofy. I tam jest taki wątek, że te komputery, znaczy, pisze o nich jako mózgi elektronowe. Ja w tamtym czasie myślałem, OK, mój komputer, który stoi pod biurkiem. Dzisiaj wiemy, że pisało o sztucznej inteligencji I, yy, i te sztuczne inteligencje, one były uczone przez pilotów. Taka była idea tego opowiadania. Tego ta sztuczna inteligencja przeszła przez trening pilota, który miał, yy, był jakby zafiksowany na szczegółach i ta sztuczna inteligencja za bardzo skupiała się na analizowaniu wszystkich szczegółów i przez to stała się niewydolna i doszło do tej katastrofy. Wtedy, te 20 lat temu, wydawało mi się, że to jest kiepski pomysł, Ponieważ to jest tylko algorytm napisany przez człowieka i wiadomo dokładnie, co on będzie robił, nikt go nie musi uczyć. To jakby idea, że ktoś może próbować uczyć algorytm, wydawała mi się jakby dziecinna. Widzę, że Świat. no tak, broniło no, się bardzo. To, to jakby ten, ten geniusz Lema przebija. Dużo, dużo pisane było to pewnie w latach 80., tak myślę, to opowiadanie. Końcówka lat 80. I on już, wtedy, on już wtedy wiedział, czy przewidział to, że my będziemy musieli stworzyć algorytm, który się będzie uczył. I, i, i czy my go będziemy uczyć jako ludzie, czy on się będzie uczył czegoś tam innego, to już jest jakby kwestia drugorzędna. A jakbyś miał pobawić się trochę w Stanisława Lema i przewidzieć przyszłość, to jakby, jak ty ją widzisz w ogóle, tą najbliższą, dziesięcioletnią w Myślę, obszarze technologii? Wiesz, no w ciągu dziesięciu lat na pewno sztuczna inteligencja zastąpi ludzi na polu takim podstawowo językowym, powiedzmy. Czyli na przykład... Yy, Uczenie się języków podejrzewam, że już jest jakby takim, stanie się hobby. Będziemy myśleć o językach obcych, tak jak teraz myślimy o starożytnej Grece. Nie chcę tu oczywiście nikogo. Y urazić, ale oczywiście no jest, to, jest to zajęcie, które jest ciekawe i, i jako ludzie chcemy wiedzieć i chcemy, chcemy wiedzieć, co starożytni Grecy mieli na myśli, kiedy pisali, no ale nie jest to jakoś super, powiedzmy, nie przekłada się jakoś super na, na, na to, co chcemy robić, czy chcemy robić w przyszłości i podejrzewam, że tak będzie z, z językami obcymi. W momencie, kiedy ja mogę mówić do telefonu i on może od razu tłumaczyć na, na język obcy w sposób, który jest po prostu dobry, no, to następuje pytanie: po co ja mam wkładać te X lat, żeby nauczyć się francuskiego? Sztuczna inteligencja zacznie tworzyć prawa matematyczne albo dowody. O, to, by było, to jest bardzo ciekawe pytanie. Ym... Jakby Najbardziej pesymistyczny wariant dla matematyka jest taki, że my będziemy w stanie uruchomić maszynę i ona będzie wypluwać stwierdzenie za twierdzeniem, tak? i one będą poprawne. Ale zawsze powstaje pytanie, które twierdzenie jest ciekawe, bo, bo jest tak, i to jest jakby matematycznie precyzyjny opis rzeczywistości, że stwierdzeń jest nieskończenie wiele, ale to jest bardzo duża nieskończoność. Więc nawet gdybyśmy jako ludzkość mieli istnieć w nieskończoność, to nie jesteśmy w stanie zapisać wszystkich możliwych twierdzeń. E, więc, więc zawsze jest tak, że w którymś momencie przychodzi ta, ta selekcja. Więc my, jako matematycy, my jesteśmy oczywiście zainteresowani dowodzeniem twierdzeń, ale my jesteśmy też zainteresowani tym, żeby znaleźć takie stwierdzenia, mhm. które są ciekawe. No ale okej, okay, załóżmy, że że, że że GPT idzie super szybko do przodu, że będzie w stanie Poradzi sobie z tym drzewem potencjalnych dowodów i ja będę mówił: Tu jest mój lemat, czy to jest prawda, czy nie. I maszyna zrobi Bing i powie: Nie, to jest nieprawda, tu jest skąd przykład, albo tak, tu jest, to jest prawda, tu jest twój dowód. Wrzuć go sobie do jakiejś maszyny, która weryfikuje dowody i ona ci wypluje, że tak, to jest prawda. I wtedy twoja rola ogranicza się tylko do umiejętności rozmowy z czatem. No na razie, gdyby to doszło do tego etapu, to to byłoby super. To tam wszyscy matematycy wiesz, skakaliby pod niebiosa i bili brawo, bo, bo to powoduje, że duża część takiej mozolnej części naszej pracy, nie tej takiej fajnej, intelektualnej części, gdzie my myślimy o a co by było gdyby, a jakby tu coś tu ugiąć, tu zrobić, ten co by było, tylko, tylko już takie naprawdę, okej, okay, bo matematyk myśli tak, tu jest mój problem, tu jest, wiesz, punkt wyjścia, tu jest A, tu jest tu jest X, nie? Budujemy sobie BCD 5-6 kroków po drodze i potem zaczynamy budować jakieś takie małe stwierdzenia i szukamy dowodów. W momencie, kiedy ja mogę zbudować te małe stwierdzenia i wrzucić do maszyny i maszyna mi mówi, prawda, prawda, tu kąt przykład, prawda, prawda, no to już wiem, zaczynam kombinować, to by usprawniło naszą pracę Wiesz, dramatycznie. No ale y, y, mogę sobie wyobrazić, że kiedy to będzie już na tym etapie, jeżeli GPT będzie potrafiło zrobić coś takiego, no to będzie też potrafiło zrobić tak, że ja daję tylko A i, X, i ono już znajduje BCD i znajduje wszystkie te kroczki. No to wtedy sytuacja się zmienia. Wtedy matematyk staje się osobą, która po pierwsze umie rozmawiać z czatem, tak? No ale już teraz widzimy, że to rozmawianie z czatem nie jest problemem. Ten problem został rozwiązany. Ja potrafię zadać maszynie pytanie językiem naturalnym i maszyna mi na nie odpowiada. Także to jest w ogóle wiesz fantastyczne, nie? No, dziesięć lat temu jakby Tylko ci powiedział... muszę rozumieć powiedział... pewien kontekst. Jasne, oczywiście. I, I muszę, przede wszystkim muszę widzieć, że to, co maszyna mi mówi, to nie jest nonsens, a niestety tak jest teraz, nie? a ty wierzysz o tym, że sztuczna inteligencja e, kiedyś naprawdę będzie e, świadoma, czyli uzyskamy coś takiego, jak jakąś odrębną świado sztuczną świadomość? No, to jest fantastyczne pytanie. Ja jestem tu z zupełnym lajkiem, także to, wiesz... E... No, o, jesteś i nie jesteś, dlatego, bo... E, wszystko, co widzimy dzisiaj na zewnątrz czata GPT, czy na zewnątrz algorytmów, cała forma, która została im nadana, to w tle jest matematyka. Jasne, ale tu wydaje mi się, że problem jest z drugiej strony. Mhm. Problem jest nie czym jest maszyna, problem z czym jest świadomość, raczej. Mhm. także no, ja osobiście gdzieś pewnie. Jakby ciąże w kierunku funkcjonalizmu. Wydaje mi się, że jak, jeżeli maszyna robi dokładnie to, co, co osoba ze świadomością, i na pytanie, czy jesteś świadoma, odpowiada tak, jestem, no to, to w zasadzie kończy temat. Nie? Więc jakby przy tej takiej bardzo uproszczonej definicji świadomości wydaje mi się, że jasne. No być może przy bardzo uproszczonej, to, ta, to ten chat GPT już jest świadomy, bo był przecież ten inżynier z Google'a to było wiem, kilka miesięcy temu, mhm. ta, który tweetował właśnie o tym, że nie można zabijać tej świadomej świadomego binga. Także być może już ten, ten moment minął. Czy będziemy mieli sztuczną inteligencję, która będzie miała jakieś tam swoje sekretne, wiesz, tendencje czy jakieś plany i będzie tam, wiesz, za, za kurtyny próbowała nas rozgrywać? Wątpię, ale znowu być może jestem po prostu optymistą i nie chcę widzieć tych bardzo negatywnych możliwości, które się wiążą ze, ze sztuczną inteligencją. No jeżeli byśmy przyjęli, że będzie tak jak ty mówisz, a więc, że sztuczna inteligencja, która daje zewnętrzne sygnały świadomości już jest świadoma, to rodzi kolejne pytanie, czy mamy prawo nadać jej jakąś podmiotowość. Uznać ją za jakiś odrębny. No wiesz, my nawet nie mamy prawa, mamy obowiązek, moim zdaniem, jeżeli okaże się, że sztuczna inteligencja, jeżeli jako społeczeństwo umówimy się, że to jest w ogóle dużo głębszy temat, z prawami zwierząt się na przykład łączy, nie? czy powinniśmy eksperymentować na pasach. Ja nie chcę tutaj dotykać jakby takich mm -hmm. trudnych tematów, ale, ale, ale jest, to, jest to zagadnienie z tego samego zupełnie działu. Co to jest świadomość i jeżeli ona jest, to, to, to na ile powinniśmy ją chronić, na ile powinniśmy dawać prawa. No ale umówmy się, jeżeli będziemy. Mieli maszynę, która ewidentnie będzie, po pierwsze, będzie się komunikować, na pytania o to, czy jest świadoma, będzie odpowiadać, że tak, i do tego będzie miała jakąś podmiotowość w tym sensie, że będzie widać, że ona do czegoś dąży, na przykład, że próbuje nam utrudnić wyłączenie jej z prądu. No to, to dla mnie jest to znaka, że, 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 że już doszliśmy do tego momentu. Wiesz, w momencie, kiedy ja idę do wyłącznika i komputer zaczyna mi mówić proszę, nie wyłączaj mnie, no to już zaczyna się robić... W sensie, jeżeli dochodzimy do tego momentu, no to... to wręcz jakiś instynkt samozawodowy. Tak jest, no to chować, myślę, że w tym, tak? wtedy naprawdę trzeba się zastanowić nad tym, żeby jakąś podmiotowość takiej sztucznej inteligencji nadać. No inaczej jest to nieludzkie. Co jest dzisiaj największym wyzwaniem matematyki? Jest coś takiego, co jest dzisiaj bolączką większości matematyków. Czymś na wzór e, Nobla, na wzór Nobla, na, na miarę Nobla. Mamy swoje, na przykład, problemy milenialne. Ich, było ich siedem, zostało sześć. To są problemy, które są gdzieś w rdzeniu dzisiejszej matematyki, ale to nie jest tak, że, że większość matematyków pracuje na jednym z tych sześciu problemów. To, to byłaby nieprawda, to troszeczkę tak nie działa. To są problemy, które nas motywują, one gdzieś tam są, ale każdy matematyk, no, w moim wieku i starszy, ma jakiś tam swój pomysł i swoją wizję i próbuje tę wizję realizować. Realizować. podobnie jest zapewne jak w innych naukach, także każdy ma jakieś tam swoje, y, swoją niszę. Coś to jego albo ją właśnie fascynuje najbardziej. I, i, I jeżeli zrobisz olbrzymi progres, jeżeli udowodnisz świetne twierdzenia, no to nagle się okazuje, że to zaczyna też fascynować ludzi dookoła. Te problemy milenialne one nie wzięły się, wiesz, z tabliczek z góry syna, tylko tylko przez, przez stulecia trwania matematyki, okazało się, że no właśnie te problemy są, są centralnymi problemami w matematyce tak się wydaje. Mhm. To znowu bywa różnie. Czasami jest tak, że pojawia się bardzo prosty dowód starego problemu, tak prosty, że ludzie tylko patrzą i mówią: ok, to było proste. To nie zauważyliśmy mhm. czegoś przez wiele lat. Idziemy dalej. Mhm. Ale rzadko tak jest. Zwykle jest tak, że jeżeli problem jest stary i, i dużo ludzi spędziło dużo czasu nad nim, to to jest głęboki problem. Jak ktoś znajdzie rozwiązanie, to to rozwiązanie niesie ze sobą nowe narzędzie. Mhm. I, I to też to jest tak, że my lubimy te stare problemy właśnie dlatego, że rozwiązania muszą z reguły przynieść coś nowego. A te nowe narzędzia to jest coś, co to jest dokładnie to, co nas kręci, nie? że pojawia się nowe narzędzie, trzeba coś nowego zgłębić, dowiedzieć, się, jak to działa i można go użyć do swojego ulubionego problemu. Dawid, mówiłeś, że w matematyce mamy siedem takich fundamentalnych problemów, z czego jeden problem został już rozwiązany, zostało pozostałych sześć. Czego dotyczy te pozostałych sześć? Tak, mówisz o problemach milenijnych, zostało faktycznie sześć. Z tym siódmym łączy się śmieszna anegdota czy ciekawa, bo matematyk Grigory Perelman, który rozwiązał hipotezę Poincarego, obraził się na matematykę, nie przyjął miliona dolarów. I, i zamknął się w mieszkaniu w Petersburgu i w zasadzie zaginął. Ale to, to nie zdarza się tak często, nie wszyscy matematycy są do tego stopnia ekscentryczni, wielu z nas jest jakby zupełnie bardziej normalnych. Dobrze, wracając do problemów milenijnych. Jeden z nich być może gdzieś się przebił do, do jakby uszu Szerszej widowni to jest hipoteza Rimana, która jest fundamentalną hipotezą teorii liczb. Chodzi o, o, o to, jak liczby pierwsze się układają. Ale jedną z takich hipotez, czy problemów milenijnych, które ja bardzo lubię, który nie jest blisko związany z moją matematyką, ale jest ciekawy, to jest problem czy P równa się NP. I teraz co to znaczy? Wyobraźmy sobie, że mamy jakiś, że mamy jakiś problem. I takim klasycznym przykładem jest tak zwany problem wędrującego sprzedawcy. Czyli sprzedawca musi odwiedzić 10 największych polskich miast. Jak zaplanować mu, mu podróż, żeby jak najmniej czasu spędził w samochodzie, a wszystkie miasta odwiedził? No i oczywiście dla każdego, dla każdego rozkładu tych miast trzeba ten problem rozwiązać osobno. Trzeba po prostu wyznaczyć tę ścieżkę i pytanie jest, jak szybko potrafimy to zrobić. I teraz P mówi nam, że. Więc problem jest w P, jeżeli da się go bardzo szybko rozwiązać. Okay? A problem jest w NP, jeżeli ktoś nam mówi, jaki jest problem, daje nam rozwiązanie, a my tylko sprawdzamy, czy to rozwiązanie jest poprawne. Mm -hmm. Więc różnica jest taka, w jedne problemy umiemy szybko rozwiązać, drugie umiemy tylko szybko sprawdzić. I pytanie jest, czy jeżeli umiemy coś szybko sprawdzić, to to musi znaczyć, że umiemy też szybko rozwiązać. Nikt w to nie wierzy, to by znaczyło, że P równa się NP. To jest taka hipoteza, w którą nikt nie wierzy, ale nie umiemy udowodnić, że tak nie jest. I to jest znowu taki problem, który jest typowy dla matematyki, a nietypowy w innych naukach. W matematyce często borykamy się z sytuacją, gdzie w zasadzie cała społeczność jest przekonana, że coś jest prawdą, ale dopóki nie ma dowodu, nie jest to matematyka. Masz poczucie, że jesteś profesorem na najlepszym Instytucie Matematycznym na świecie? Y y y nie wiem, czy nasz wydział jest najlepszym wydziałem na świecie. Znaczy, ja muszę nieskromnie powiedzieć, uważam, że nasza grupa jest najlepszą grupą, jeśli chodzi o, <laughs> o geometryczną teorię grup, akurat to naszą niszę. E, natomiast, może nie powinienem tego mówić, ale, 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 ale jeśli chodzi o sam wydział, no jest to na pewno bardzo dobry, topowy, światowy wydział. No to to jakby nie ma, nie, nie, nie jest, jest to prawda, tak. Może nie najlepszy na świecie, ale tak. No i, i czy, czy mam tego, więc tak, mam świadomość. E, no i oczywiście jestem, jestem dumny z tego, że tam jestem. To jest świetne miejsce. I... Co różni uczelnie, pracowałeś i na uczelniach polskich, i na uczelniach zagranicznych, głównie zagranicznych, ale jakbyś miał wskazać takie kamienie główne, milowe, różnic pomiędzy polskimi uczelniami, a zagranicznymi, zwłaszcza brytyjskimi, to co by to było? Wiesz, no, moje doświadczenia w Polsce są bardzo krótkie, bo ja byłem w Panie w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie raptem przez dwa miesiące, No, ale mam, mam kolegów, którzy pracują w Polsce. Co nas różni? Wiesz, to nie, nie ma jakichś takich naprawdę diametralnych różnic. Musimy to, to mi tak. powiedzieć, że polskie uczelnie e, dościgają e, wiesz co, Oxford, Zależy, czy zależy, jesteś to, polityczny, dlatego, bo jesteśmy przed kamerami. Nie, nie. Chcę, chcę, to, to nie jest tak, że to jest jakiś taki trik systemowy, że o, tu wiesz, przykręcisz śrubkę w tę stronę, tu zmienisz wajchę na lewo i nagle te uczelnie... To, to próbuję powiedzieć. Nie? Że, to Zadam inaczej pytanie, to co musiałoby się wydarzyć, żebyś wrócił do Polski? O, to jest, to jest, wiesz, to każdy człowiek ma, nie jesteśmy tylko um, zawodowcami, ja mam swoją Od matematykę. strony zawodowej odkładamy całą sferę prywatną. I coś się wydarza od strony zawodowej, że Dawid rezygnuje z etatu na Oksfordzie i wraca do Polski. Wiesz, to, to nie jest takie zupełnie nierealne. Także um, y, Polska Akademia Nauk, przynajmniej w Warszawie, ma ten olbrzymi plus, że nie trzeba uczyć. Mhm. I to jest dla osoby, która, wiesz, ja lubię uczyć, ale, ale uczenie zajmuje bardzo dużo czasu, a jednak to nie ukrywajmy, że naukę. Tak, ja jestem naukowcem I, 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 to, i to jest jakby sedno mojej pracy i to jest to jakby powód, dla którego zostałem matematykiem. Ja chcę, chcę robić naukę i, i no to na przykład, tak jak mówię, w Panie w Warszawie bardzo mi się podoba. Są różne rozwiązania, różne, różne modele. Wydaje mi się już tak zupełnie serio, że, że naprawdę największym problemem polskiej nauki, na tyle, o ile ja ją wiesz, widzę i rozumiem, są kiepskie pensje. No to jest naprawdę bardzo prozaiczny problem. Wydaje mi się, nie chcę tutaj mówić, że na Zachodzie pensje, przynajmniej w Europie, pensje są rewelacyjne, bo nie są. E, można pracować w Stanach, gdzie pensje są znacznie lepsze, na uczelniach. Wiesz, przychodzi taki moment, że, że przychodzi do ciebie student, Dobry student i mówi: Chcę robić doktorat z matematyki, chciałbym być, wiesz, za 20 lat chciałbym być, za 10 tu, gdzie Ty jesteś. I ty musisz być z czystym sumieniem w stanie powiedzieć takiemu człowiekowi, że to jest dobra droga, bo tak, bo będziesz mógł żyć na poziomie, który jest, powiedzmy, akceptowalny dla osoby, która jest dobrze wykształcona, że będziesz mógł y, mieć rodzinę, że będziesz jakoś to wszystko, mówisz zorganizować. I w momencie, kiedy Ty masz wątpliwości, czy, czy taki dobry student jest w stanie na koniec, y, wiesz, żyć na, na takim poziomie, który uważamy za, za rozsądny. No to to już nie jest dobrze. Mm -hmm. nie? Wiadomo, że nigdy uczenia nie zapłaci ci tak dobrze, jak, jak finanse, czy teraz jak, jak Google, powiedzmy, czy tam Openai. Ale, ale fajnie by było, żeby to jednak jakoś tam korespondowało ze światem zewnętrznym. A w momencie, kiedy akademia zostaje daleko w tyle, i tak jak mówię, wydaje mi się, że w Polsce to nastąpiło, aczkolwiek nie jestem ekspertem od polskiej nauki, no to wtedy zaczyna być problem. Bo po prostu człowiek z, z czystym sumieniem nie może powiedzieć następnemu pokoleniu, że, że tak, że warto, że, że to jest fajne, bo jest fajne, ale wiesz, że, że, można, że można żyć w ten sposób. Nie? Bardzo dużo ogląda nas też. Zapewne młodych ludzi, takich, którzy patrzą na Oxford czy na uczelnie amerykańskie czy uczelnie zlokalizowane w Wielkiej Brytanii, jako na przyszłe miejsce nauki. Co ty byś powiedział takim młodym ludziom? Jak przygotować się do egzaminu wstępnego na Oxford, które notabene prowadzisz? Z matematyki. Y Trzeba, to, to jest, I czy da się w ogóle przygotować? Ta, myślę, że trochę tak, da się. To, niestety odpowiedź jest bardzo trywialna. Trzeba po prostu robić dużo zadań. Mm -hmm. Matematyka to jest learning by doing i tu naprawdę nie ma, nie ma przebacz. Trzeba po prostu robić zadania i e, kiedy ja rekrutuję. To mam studentów z bardzo różnych środowisk, z różnych krajów, i, i widać, jak różne kraje podchodzą do, do treningu, bo to po prostu wychodzi od razu w tych rozmowach. Jak podchodzi Polska? Akurat, polskich, powiem ci, że miałem raptem chyba tylko jedną studentkę z Polski, z którą, którą przeprowadzałem rozmowę, więc nie mam jakby tutaj jakiegoś wielkiego pola, nie mam jakiegoś doświadczenia w tej, w tej kwestii. No na pewno to, co się wybija, to są różnice między Azją Wschodnią a resztą świata. Studenci z Azji Wschodniej są po prostu dużo, dużo lepiej przygotowani. Jakie jest dzisiaj miejsce polskiej matematyki? Obserwujesz, co się dzieje w Polsce? Jasne. No, mam, mam kolegów w Polsce i. i Znowu Akademia Nauk w Warszawie stoi na, na, na fantastycznym poziomie. To jest jednostka zupełnie światowa i, i nie jest tak, że polska matematyka jest jakąś prowincją matematyki światowej. Tak nie jest. Polscy matematycy biorą normalnie udział w, w, w życiu matematycznym takim, jak, jakie ono jest, na, na tym samym poziomie, co matematycy z różnych miejsc. Oczywiście każdy ma, y, 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 są takie momenty, że komuś idzie lepiej, a komuś idzie gorzej. Niektórzy idą w górę, a inni troszeczkę może osiadają, i, i tak samo się, się dzieje w Polsce, jak wszędzie indziej. Niektórzy się wybijają, inni. I, i, I nie, i to tak sobie, jakoś, wiesz, fluktuacje jakieś takie są, i tak to wygląda. Także nie ma, wiesz, nie, nie jest tak, że, że Polska powinna się jakoś wstydzić, jeśli chodzi o to, co się dzieje matematycznie, bo już dzieje się bardzo dobrze. To jeszcze mam jedno pytanie, już naprawdę ostatnie mm -hmm. do ciebie. E przed wywiadem rozmawialiśmy bardzo dużo o tym, że chciałbyś trochę wyjść do ludzi z edukacją matematyczną w Polsce. Co ciekawe, w Polsce. Z czego wynika twoja potrzeba takiej edukacji matematycznej od podstaw? Wiesz co, to jest... Widać w tej chwili, jak, jak ważna ta matematyka naprawdę jest. I to znowu oczywiście może się wydać troszeczkę takie, wiesz, z mojej perspektywy oczywiście mi się wydaje, że wszystko kręci się wokół matematyki. Ale prawda jest taka, że komputer jako, jako maszyna stworzona przez matematyków, on jest, on jest jakby od, od zarazów Zrobiony w taki sposób, żeby matematyk mógł z, nim, mógł z nim rozmawiać. To, jak my będziemy teraz rozmawiać z maszyną, to jest, to jest kluczowa sprawa. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że wiesz, w perspektywie 40 lat osoba, która jest w stanie sensownie rozmawiać z komputerem, osoba, która rozumie sposób, w jaki działa algorytm, będzie, będzie po prostu, wiesz, jakby na innym zupełnie szczeblu wiem, społecznym, powiedzmy, ekonomicznym, niż osoba, która tego nie rozumie. I więc matematyka jest naprawdę doskonałym treningiem do tego, żeby, żeby zrozumieć, jak to wszystko działa. W związku z czym naprawdę wydaje mi się, że to jest w interesie własnym, młodych ludzi dzisiaj, żeby zainteresować się informatyką czy matematyką. A moje poczucie jest takie, że wiele osób nie ma świadomości, że, że ta matematyka naprawdę do czegoś się przydaje. Wiele osób uważa, że matematyka to jest, wiesz, liczenie sum, albo w najlepszym wypadku liczenie dużych całek. A, a matematyka to jest, to jest język precyzji, to jest język nauki, to jest język maszyny. I, I w tym sensie jest to, jest to bardzo, bardzo ważne. Także myślę, że fajnie by było, żeby że, ja chciałbym się jakoś przebić do, do tej społecznej świadomości, że, że w ogóle coś takiego istnieje, jak matematyka akademicka, że to jest olbrzymie pole, gdzie jest znacznie więcej problemów otwartych niż takich, które udało się rozwiązać, że każdy znajdzie swoją, swoją niszę. I, I nawet ci, którzy tylko posmakują tej, tej matematyki akademickiej, potem stwierdzą, że no to, to nie jest dla nich. To, to, jest, to jest cały wiesz, skillset, to są umiejętności, które, które się przydadzą w wielu innych, wielu innych miejscach. Dziękuję Ci za tą rozmowę. Dzięki.